Czy słyszeliście kiedyś historię, która była tak absurdalna, że aż trudno było w nią uwierzyć? W dzisiejszych czasach, kiedy każdy ma kamerę w telefonie, takie sytuacje mogą zostać po prostu nakręcone. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kolejne ciekawe sytuacje, w które gdyby nie zostały nagrane, nikt by nie uwierzył. Zapraszam do oglądania! Na pierwszym nagraniu możemy zaobserwować niezwykle przykrą sytuację. Dwóch mężczyzn zatrzymało swój samochód obok wybiegu dla psów należącego do hodowli. Jeden z nich, jak gdyby nigdy nic, podszedł do ogrodzenia i po prostu zabrał biednego małego mastifa. Miejmy nadzieję, że to nagranie pozwoliło policji uchwycić sprawców. To wzruszające nagranie pokazuje, jak kotek macha na powitanie swojemu właścicielowi, który właśnie wraca z pracy do domu. Jest on bardzo tym podekscytowany. Jak widać, nie tylko psy potrafią cieszyć się na nasz widok. Skakanie do wody na trampolinie nie jest tak proste, jak się wydaje. Zwłaszcza, gdy chcemy w tym czasie zrobić jakiś trik. Ta kobieta chciała zrobić salto do tyłu. Coś jednak jej się chyba pomyliło. Zobaczcie na tego wyluzowanego psiaka. Jest ubrany w niebieską koszulę, zegarek na ręce, okulary i złotą gangsterską obrożę. Widok takiego psa na ulicy musiał zrobić nie lada furorę wśród innych kierowców. Istnieją osoby, które są w stanie wiele zapłacić za taką usługę mycia samochodu. Rozebrane panie są tu główną atrakcją. Jedna z nich, jak widać, zapomniała, że płyn do mycia auta może być dość śliski i zaliczyła glebę. Na tym nagraniu widzicie lwa mieszkającego w jednym zoo. Jego głowa utknęła w plastikowej beczce. Pracownicy placówki porozkładali te beczki po wybiegu i umieścili w nich surowe mięso. Miało to na celu pobudzić apetyt tych bestii. Jedna z nich stała się jednak zbyt zachłanna i teraz za bardzo nie wie, co ma zrobić. Inne lwy również nie wiedzą, jak pomóc. Na szczęście wkrótce po tym pracownik zoo pomógł temu biednemu zwierzęciu. To nagranie pokazuje dość niefortunny wypadek przy pracy. Hydraulik przyszedł właśnie po pieniądze za naprawioną poprzedniego dnia nagłą usterkę. Czekając, aż ktoś otworzy mu drzwi, zrobił krok w tył i dość pechowo stanął na doniczce, a następnie wpadł na zasadzone kwiaty. Jak widzicie, ciężko mu było nawet wstać po tym upadku. Te dwie miss świata były już chyba po jakimś bankiecie, ponieważ ledwo trzymają się na nogach. Jedna z nich po prostu się wywaliła na chodnik i nie za bardzo wiedziała, co się właśnie wydarzyło. Z kolei w tym przypadku kamera zarejestrowała wtargnięcie niecodziennego intruza. Ten niedźwiedź po prostu wyważył drzwi i jak gdyby nigdy nic wszedł sobie do domu. Na szczęście właścicieli nie było wówczas na miejscu. Ten mały chłopiec został zostawiony pod opieką niani. Kobieta jednak była zbyt zajęta swoim telefonem, aby zorientować się, co robi dziecko. Chłopak postanowił dać jej nauczkę i zaczął polewać ją wodą ze szlaucha. Miejmy nadzieję, że kobieta w przyszłości będzie bardziej uważała na dzieci, którymi miała się opiekować. Ta kobieta z dzieckiem dość dziwnie się zachowuje. Szarpiąc swoją córkę, podbiega do czyjegoś domu i garściami zdaje się zabierać cukierki pozostawione dla dzieci na Halloween. Na szczęście udało się to nagrać i zgłosić odpowiednim służbom. Ten mężczyzna może pochwalić się niebywałą siłą. Po prostu uderzając ręką w kamienie, łamie je na pół. Jak myślicie, czy to jest kwestia jego tężyzny fizycznej i uderzenia, czy może stoi za tym jakaś tajemna technika? Czasami przydarzają się nam rzeczy tak absurdalne, że nikt by w nie nie uwierzył. W tym przypadku mężczyzna zaczaił się na swoich znajomych, aby ich wystraszyć. Zamiast nich przechadzała się tą drogą krowa, która padła ofiarą okrutnego dowcipu. Ta dość otyła kobieta chciała wykonać piękny skok do wody.
Coś chyba poszło nie tak, bo nie był on tak elegancki, jak powinien. Na szczęście nic złego się w tym przypadku nie stało. Niedźwiedzica ze swoim młodym wtargnęła do domu pewnego milionera. Mężczyzna w tym czasie robił sobie przejażdżkę na hulajnodze elektrycznej. Gdy tylko zobaczył nieproszonych gości, natychmiast się wystraszył i uciekł. Na szczęście niedźwiadki go nie goniły, tylko również spłoszone pobiegły w przeciwnym kierunku. Ta rosyjska kobieta chciała umyć swój samochód na ręcznej myjni. Niestety nie dała rady utrzymać myjki i siła odrzutu strumienia dość mocno ją sponiewierała. Na szczęście dziewczyna szybko się podniosła i kontynuowała mycie auta, jak gdyby nigdy nic. Mówi się, że koty są dość złośliwe. W tym przypadku kot zaczepia śpiącego psa, a następnie sprzedaje mu soczysty cios prosto w nos. Kocia natura jest naprawdę niezbadana. Ta kobieta w ramach atrakcji miała w kucharski sposób podrzucić do góry jajko. Coś jednak poszło nie tak. Gdy je podrzuciła, uderzyło ono w sufit i jakimś cudem strąciło kawałek metalu, który spadł na kuchnię. Ten koń zdaje się doskonale bawić podczas gry w piłkę nożną. Chłopiec i koń podają sobie wzajemnie piłkę, a następnie zwierzę przechodzi do ataku na bramkę i strzela gola. Z kolei na tym nagraniu widać, jak biedny kotek, który utknął na drzewie, kurczowo trzyma się pazurkami mężczyzny, który przyszedł mu na ratunek. Jak widać, zwierzę było w potrzebie i jest niezwykle wdzięczne za udzieloną mu pomoc. Ta dziewczyna podaje jedzenie w dość osobliwy sposób. I to nie danie jest tutaj najważniejsze, a coś innego. Jak widać, każdy ma swoje sposoby na zapewnienie sobie klientów. Mężczyzna wbił wiertło w ziemię. Nie chciał jednak przewiercić się do jej środka, a po prostu użyć tego narzędzia jak jakiejś karuzeli. Wszystko szło po jego myśli, do czasu. Ten przechodzący przez jezdnię mężczyzna zachowuje się dość ordynarnie. Krzyczy i wyzywa czekające na światłach samochody. Nie zauważył on jednak słupka i szybko dostał to, na co zasłużył. Pracownik restauracji próbował domowymi sposobami odpieczętować beczkę z piwem. Niestety coś poszło nie tak, a trunek wystrzelił z dużym ciśnieniem i zalał całą knajpę. Ten chłopiec postanowił, że dzisiaj sam wystawi kosz na śmieci na przyjazd śmieciarki. Niestety dość silny wiatr skutecznie mu to utrudnił. Otwierająca się klapa co jakiś czas uderza go w twarz. Widać jednak, że chłopiec jest dzielny i się nie poddaje. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, aby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Cześć!